dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest oczywiście Polska na dzień dobry i już teraz czas na kolejnego gościa. Jest nim profesor Zdzisław. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Rozpoczniemy od komentarzy powyborczych i od pana wpisu na Twitterze. Tutaj fragment. Ciekawy, kiedy zacznie docierać do nich, że zagłosowali przeciwko własnym interesom, przeciw interesom Polski. To jest pana komentarz, pana wpis. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl? Jakie wnioski, jakie przemyślenia po tych wyborach? No, pani redaktor mnie zacytowała całości. Ja się mówiłem, że niektórzy wyborcy, którzy zagłosowali na blok opozycyjny, no, mają teraz świadomość tego, że być może zagłosowali przeciwko własnym interesom. No, wiemy, że to było w różnych grupach, ale no, powiedzmy własnym interesom ekonomicznym, no, jeżeli ktoś w starszym wieku głosował, to może się spodziewać jednak obcięcia, tak, trzeciej i czwartej emerytury, że już nie będzie. Młodzież, która głosowała, która czasami mówiła, że chodzi o niższe podatki, zapominała, że jest młodzi ludzie, że są zwolnieni z podatku i tak dalej. No teraz już słyszymy, widzimy, jak się zmienia retoryka partii opozycyjnych czy bloków opozycyjnych, że się mówi, że nie ma pieniędzy. No to w zasadzie było do przewidzenia, że to wróci szybko. I te wszystkie tendencje takie neoliberalne, które są głównie oczywiście w Platformie Obywatelskiej, że one coraz bardziej będą dochodzić do głosu, a następnie oczywiście taka będzie polityka. Więc w tym sensie oczywiście ci wyborcy chyba zaczynają przeczuwać, że to trochę jest przeciwko własnym interesom, no ale też jeszcze są inne elementy, no wyraźnie widać teraz oczywiście już rywalizację polityczną, no przecież tym działaczom politycznym, tym politykom, którzy teraz szykują się, no zobaczymy, szykują się do objęcia władzy, no chodzi głównie też oczywiście o stanowiska, nie tylko o wpływ, ale też o wszystkie związane z tym przywileje. No, a ci tak zwani wyborcy, którzy zwykli, którzy poszli, prawda, w tych marszu, którzy tutaj pewnie mieli jakieś nadzieje na jakąś wielką rewolucję, nie do końca może sobie zdawali zmian. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, to znaczy o interesy Polski, no to ja piszę, że w formie pytania, czy kiedy zaczną, dopiero ludzie zaczynają, Polacy zaczną rozumieć, że te nasze wybory miały znacznie ważniejszy jeszcze może, albo szerszy kontekst, mianowicie kontekst geopolityczny, kontekst międzynarodowy, że to nie jest tylko jakaś pisowska retoryka, że no grozi nam, są pewne procesy, które są dla nas bardzo niebezpieczne, jako dla kraju, dla państwa. Myślę, że po jakimś czasie oczywiście część z tych wyborców, oczywiście nie wszyscy, ale znaczna, być może nawet część, uświadomi sobie, że tak jak sobie uświadomiła w 2015 roku, że to rządy, które w których główną siłą jest Platforma Obywatelska, te nasze interesy główne jako państwa naruszają. No na przykład, no i co będzie? No zapowiadają przyjęcie euro dosyć szybkie. Przyjęcie paktu migracyjnego. Czyli właśnie, tak pan dalej wspomniał o tym, no referendum okazało się nie być wiążące, ale jednak wśród tych 43% Polaków uprawnionych do głosowania, którzy zagłosowali, 97% opowiedziało się za tym, żeby nie przyjmować migrantów. Czy pana zdaniem teraz to jest realne zagrożenie, że wkrótce jednak te przymusowe kwoty migrantów trafią do Polski? Pani redaktor, no w pierwszej fazie oczywiście Unia Europejska i ci, którzy popierają w Europie i poza Europą, może są też oczywiście takie siły w Stanach Zjednoczonych, którzy będą popierać ten nowy rząd, zrobią wszystko, żeby
żeby go wesprzeć. No więc pewnie ułatwi to rozmowy w sprawie funduszy europejskich na początek, prawda? Być może jest także w związku z sytuacją przyjęciem przez nas tylu uchodźców z Ukrainy, zawieszą na chwilę. Natomiast jest oczywiście rzeczą całkowicie oczywistą, no, że podpiszemy pakt migracyjny, że nie będziemy się temu przeciwstawiać, jeżeli władzę obejmie jeszcze ciągle obecna opozycja. No bo to jest jeden z warunków tej współpracy, jedno z większych oczekiwań związanych z Donaldem Tuskiem. No Donald Tusk przyjechał, wygrał też po to, żeby zrealizować pewien program. No i wówczas po pewnym czasie jest oczywiste, że Unia Europejska nie rozwiąże kryzysu imigracyjnego, musiałaby no, całkowicie się przekształcić, na pewno w najbliższym czasie nie ma żadnych szans. Będzie trochę zaostrzać kontrolę na granicach, ale ten napływ będzie i będzie napływem ogromnym. I w związku z tym oczywiście, że my oddamy już władzę w tym względzie Komisji Europejskiej. Ona, jak wiadomo, poszerza ciągle swoje kompetencje i następnie oczywiście podejmie decyzję. Kraj, który się znajdzie w krytycznej sytuacji, zwróci się o tę pomoc i będziemy albo płacić, bo tam rzeczywiście jest taka możliwość, albo będziemy płacić. Jaka to była kwota? 20 tysięcy euro? 20 tysięcy, tak? To i tak... Tak, tak, to jest i tak dosyć w pierwotnych planach, które były, bo przecież ten pakt szykowano już od 2015 roku. W pierwotnych planach to było 200 tysięcy za, ale to wcale też nie znaczy, że zostanie przy 20 tysiącach, dlatego że jest jeszcze dodatkowy element, o którym się kompletnie nie mówi. No Unia Europejska jest budżet, brakuje jej pieniędzy. No za chwilę jeszcze się mówi o nowym funduszu suwerenności i Unia przemyca oczywiście teraz w różnych aktach legislacyjnych poszerzenie możliwości zaciągania długu. No bo wszystko oczywiście bardzo dużo kosztuje. Zresztą też nie wypłaciła pewnie niektórym krajom środków z tego programu odbudowy i wzmacniania. No właśnie, a propos też tego programu Krajowy Plan Odbudowy, czyli słynny już KPO, to przypominam sobie, że w sierpniu tego roku Donald Tusk zapowiadał, że dzień po wyborach pojedzie i odblokuje pieniądze z KPO i wszyscy to odczujemy, czyli no, w poniedziałek lub we wtorek Donald Tusk powinien być w Brukseli. To się jednak nie wydarzyło. Rzecznik Komisji Europejskiej też na razie zaprzeczył i powiedział, że w tej chwili nie ma żadnych zmian związanych z wynikami wyborów w zakresie zamrożonych funduszy. Pana zdaniem, no, rzeczywiście te środki z KPO zostaną odblokowane? One zostały odblokowane, również gdyby rząd utworzyło Prawo i Sprawiedliwość. No prędzej czy później zostaną odblokowane. Ja jestem przekonany oczywiście, że Donald Tusk prędzej czy później pierwsza jego wizyta zagraniczna. Znaczy chyba już w przyszłym tygodniu jest zapowiedź, że chyba we wtorek lub w środę ma lecieć do Brukseli. Pojedzie w drugim rzucie do Berlina, będzie załatwiał, jak mówię. Na pewno środki zostaną odblokowane, jakieś środki do nas spłyną. Oczywiście nie będzie to żadna wielka zmiana. No niektórzy zrobią, będzie prawdopodobnie propaganda, że jakiś samorząd czy jakiś program jest realizowany z tych środków, ale one oczywiście nigdy nie były dla nas jakieś specjalnie kluczowe, są pomocne. Ale ponieważ pieniędzy brakuje i też oczywiście cena polityczna za odblokowanie będzie bardzo wysoka. Natomiast teraz komisja oczywiście będzie jednak wymuszać na Polsce. No, po pierwsze, no będą chcieli, żeby dokonać, o tym się zresztą mówi, tak zwanego odwrócenia reform, których sądownictwa, no to znaczy, że w miejsce według nich nie uzależnionych politycznie sędziów przyjdą, wrócą, prawda, do zarządzania całym systemem, no całkowicie uzależnieni od Platformy Obywatelskiej sędziowie i upolitycznieni, w zasadzie działacze polityczni z takich stowarzyszeń jak Justicja. No i inne żądania Unii, tak jak mówię, no w perspektywie jest oczywiście przyjęcie euro. Następnie będzie, no za chwilę będzie głosowana
pewnie rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca zmiany traktatów. To jest oczywiście tylko propozycja. Tutaj wiem, że niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej uważają, że to zły pomysł, ale pewnie zagłosują, no będą zostani przymuszeni przez frakcję, zagłosują za tym. A to jest oczywiście dążenie głównie do zniesienia niezależności. Wszystko się dzieje, pani redaktor, jeszcze przypomnijmy, że mamy wojnę na naszej granicy wschodniej, tam tuż za naszą granicą wschodnią. No i teraz oczywiście rozleje się wojna domowa na Bliskim Wschodzie, ten konflikt izraelsko. Sytuacja na świecie jest na pewno niepokojąca. Media światowe też komentowały wyniki wyborów i między innymi Guardian zwrócił uwagę na kwestie energetyki, że jednak no, polska energetyka jak dotąd stała, była oparta na węglu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadał, że do 2049 roku tutaj zapewni bezpieczeństwo kopalniom, zapewni bezpieczeństwo górnikom. I pytanie, co pana zdaniem wygrana opozycji oznacza dla polskiej energetyki? Chociażby dla kwestii tej gospodarki węglowej. Wygrana, ogólnie rzecz biorąc, wygrana opozycji oznacza, że my, a oni mówią tak, no wracamy do europejskiego głównego nurtu, no czyli zgadzamy się w zasadzie, przestając być państwem, które usiłuje zatrzymać czy spowolnić pewne procesy związane z polityką klimatyczną Unii, no będziemy się wpisywać, że włączać w te procesy. Guardian oczywiście jest skrajnie lewicową, czy lewicowo-liberalną gazetą, który popiera ten wszystki zielony ład, transformację. No i będzie oczywiście to znaczyło, więc nadzieje są związane z tym, że szybciej, bo przecież oczywiście przechodzimy na odnawialne źródła energii. Po części ja się sam zajmuję teraz w Parlamencie Europejskim geotermią, która ciekawe, że była zaniedbywana, mimo że ma ogromny potencjał, nie jest tak inwazyjna również środowiskowo, jest akceptowalna społecznie. Natomiast oczywiście to jest zarówno jest tak, że na pewno będzie nacisk na nowy rząd. To dotyczy, to jeszcze jest ciekawe, czy na przykład PSL zgodzi się na ten program odnowy przyrody, odbudowy zasobów przyrodniczych, bo to jest rzeczywiście będzie bardzo bolesne dla rolnictwa. No ale wracamy jakby do polityki, no, która była zawsze polityką spolegliwości wobec tego, co chciał środki decyzyjne. Panie profesorze, zastanawiam się jeszcze, co za domem. Szybciej te węglowe kopalnie. Panie profesorze, a co z budową elektrowni atomowej? Bo tutaj też przypominam sobie, że w niektórych landach niemieckich odbyły się protesty dotyczące budowy elektrowni atomowej w Polsce. Czy ten projekt też może być zagrożony? No to jest pytanie, na ile już są zaawansowane rozmowy z inwestorem amerykańskim, czy ten nowy rząd będzie chciał sobie tak popsuć od razu relacje ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż pamiętamy, że z tarczy antyrakietowej szybko wyszliśmy. To, jak mówię, to będzie dosyć radykalne przeorientowanie naszej również polityki energetycznej. I teraz to nie tylko jest tak, że przecież to poszczególne landy są przeciwko naszemu programowi budowy elektrowni jądrowych, ale rząd niemiecki. No, rząd niemiecki oczywiście jest tak, że on walczą Niemcy z Francuzami. Francuzi chcieliby, żeby energetyka jądrowa była ważnym elementem w ogóle polityki europejskiej, francuskiej, jak wiadomo jest. Więc tak, będziemy wychodzić z węgla. No, do tej pory, przed 2015 rokiem, ale zanim powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest jakby zostało w strategii europejskiej ciągle zapisane, to wyraźnie była taka tendencja, żeby nam jakby sugerowano, że nie ma żadnej potrzeby, żeby Polska była niezależna energetycznie. Że przecież ja pamiętam, że
w tym pierwszym okresie, w tej pierwszej kadencji, kiedy tym się zajmowałem, to wyraźnie była taka sugestia, że przecież Niemcy będą produkowały tyle na Morzu Północnym, tyle energii odnawialnej, którą muszą jakoś włączyć w system. Oczywiście na dodatek no, jeszcze ta energia odnawialna miała być uzupełniona gazem rosyjskim, ale że w gruncie rzeczy całe było dążenie do tego, żeby Niemcy stały się tym rozdzielnikiem energii, gazu, ale też energii elektrycznej na całą Europę. Ja myślę, że to, ponieważ to jest interes strategiczny, geopolityczny, to on wróci. I na pewno nie leży w interesie naszych sąsiadów zachodnich ani nasza niezależność energetyczna, ani tu jeszcze jedna rzecz, o której powinniśmy powiedzieć, pani redaktor. Mianowicie z niepokojem w ostatnich miesiącach od czasu wybuchu wojny na Ukrainie, agresji rosyjskiej. No bardzo dużo pisane z zaniepokojeniem o tym, że Polska może mieć bardzo silną armię. Ja jestem ciekaw, co będzie z tymi wszystkimi kontraktami, zwłaszcza współpracy z... No właśnie, kwestia obronności, kwestia... Nie jest w interesie, znaczy w interesie Unii nie jest silna Polska, silna, niezależna, suwerenna Polska, która już oczywiście współpracuje z innymi krajami. Panie w interesie profesorze... unijnym jest uzależniona, nawet spokojna oczywiście, więc dobrze, żeby nie była biedna prowincja Unii Europejskiej. Panie profesorze, pan wspomniał o kwestiach bezpieczeństwa. Ja myślę, że tutaj też na koniec powinniśmy wspomnieć o orędziu prezydenta Joe Bidena do Amerykanów. Tam padły słowa o Polsce. Prezydent Joe Biden wspomniał o apetycie Władimira Putina, Rosji imperialnej i o właśnie w związku z tym apetytem możliwości zaatakowania czy to Polski, czy krajów bałtyckich. Jak pan ocenia to przemówienie i jaki był jego cel? No ja myślę, że przypomnienie, że niebezpieczeństwo istnieje, bo rzeczywiście wszyscy już powoli przyzwyczaili się do tej wojny. No właśnie, chyba przychodzi też taki efekt w społeczeństwie, w mediach, że my się po prostu o tej sytuacji przyzwyczajamy. I tu się przyzwyczajamy, a z drugiej strony no, wybuch teraz konflikt, no, który jest... w jakim sensie sprawą wewnętrzną wielu społeczeństw, no bo przecież na ulicach Berlina czy Paryża odbywają się wielotysięczne manifestacje Palestyńczyków i w ogóle Arabów czy muzułmanów wspierających Hamas. Są zamachy terrorystyczne, pewnie wrócą. No było parę zamkniętych lotnisk we Francji w związku z alarmem. Tak, ostrzeżeniem przed zamachem bombowym, czyli na przykład w Strasburgu i tak dalej. Więc to jest ten konflikt, o ile Ukraina, no i tutaj wszystkie państwa zachowały się dosyć solidarnie, unijne. Ukraina jednak była konfliktem zewnętrznym, prawda, czy wojną zewnętrzną. Oczywiście wspieramy i będziemy wspierali wszyscy dosyć solidarnie, trzeba przyznać, Ukrainę. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w związku z olbrzymimi mniejszościami muzułmańskimi w wielu krajach europejskich, jest niebezpieczeństwem już bardzo bezpośrednim, wewnętrznym. To też odwraca uwagę od Ukrainy i dlatego przypuszczam też, prezydent Biden o tym mówił. Ale ja wydaje mi się, że raczej wszystko zmierza do tego, żeby do jakiegoś ułożenia się z Władimirem Putinem albo jego następcą, czyli do jakiegoś resetu. I znowu tutaj Donald Tusk, który jest doświadczony, jeżeli chodzi o reset z Rosją, będzie politykiem bardzo użytecznym. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był profesor Zdzisław Krasnodębski, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. A już za chwilę tutaj w studiu pani Kinga Szewczyk, a także pan Piotr Gnidiuk z PGNiG. Porozmawiamy na temat święta energii, Światowy Dzień Energii, który obchodzić będziemy już 22 października. Do zobaczenia za chwilę.